Siemanko, pokażę wam glitcha, jak sobie zapisać te kolorowe torby, tak jak tutaj na przykład mam już zapisaną czerwoną. No teraz akurat będę robił inny kolor. No potrzebujemy tu właśnie ten napad na kasyno i w zależności czy robimy po cichu i tu są chyba torby moro, czy robimy to jako sprytny, tu będą trafiały nam się kolorowe, czerwona, niebieska i żółta. Ja czerwoną mam, teraz będę tu zdobywał żółtą. Tu Lester już skończy pierdzielić swoje farmazony. Przechodzimy na tablicę z napadów. Tu musimy wykupić, dodać czy zatrudnić tą ekipę wsparcia. No i wtedy będziemy mogli wybierać te przygotowania do napadu. Są to misje w terenie. Są one trzy i każda jedna ma inną właśnie torbę. Strój Nose chyba jest niebieski, wiertarka żółta, a ten pierwszy strój jest ład, czy co tam pisze. Sprzęt jakiś tam. No to tutaj jest chyba właśnie ta czerwona. No ja tu teraz robię na żółtą. Wiertarka na 100% chyba jest żółta. No i no to rozpoczynamy. To, tam nie wiem, czy można solo, czy nie. Ja to robiłem na dwie konsole. No to najpierw jednym kątem sobie zapisałem torbę. Po tym drugim, dlatego tu musiałem wycinać, bo przycinać. No ale standardowo, no robimy tą misję w terenie. Jedziemy tam, gdzie nam każą. Zabieramy tą torbę. Gubimy policję, no i wracamy tu z powrotem, bo musimy ten właśnie torbę z tą wiertarką dostarczyć do tego salonu gier. Tutaj jak już ją dostarczamy, wracamy z powrotem i tu zeskakujemy z opresora albo buzarda, ale polecam wam właśnie opresora, bo buzard jak rozbije się o ziemię, to znowu będzie goniła nas policja. Także polecam używać do tego opresora. No i lądujemy sobie normalnie w garażu. Najlepiej wycelować w te kółko wejściowe. Dostarczyliśmy torbę. Teraz ona nam z pleców znikła. Ale to nic. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle spadochronu, no, musi udać się do Ammunition i go kupić. Jeżeli ktoś ma już zakupiony, obojętny jaki plecak na spadochron, to wystarczy jak wsiądzie na opresora, zsiądzie i będzie mógł włączyć ten spadochron, żeby on był widoczny u nas na plecach. No ja tu użyję, właśnie kupię sobie tego Izraela, bo go i tak będę później ten spadochron używał do przeniesienia jeszcze torb z trybu reżyserskiego, bo tam jeszcze można trafić fajne białe, inną zieloną. No ale dobra, jak kupiliśmy ten plecak, czy mieliśmy kupiony, siedzieliśmy na opresorze, możemy go włączyć. Lub tak jak tutaj właśnie pokazuję, kupić dopiero i w interakcji go włączyć, żeby był widoczny na plecach. Nie musi być to Izrael, może być każdy inny. I teraz tak, wsiadamy z powrotem na opresora. No ja polecam do tego używać właśnie tylko opresora, bo mówię, jak buzard, tam wyskoczymy z buzarda, on spadnie o glebę, znowu goni nas policja, będzie nieczynny sklep znowu nam z maskami i to on psuje ten... psuje całą sprawę, także opresor jest tutaj najlepszy. Lecimy najlepiej od razu w stronę plaży, trzymając tam gaz, klikamy ten Y albo trójkąt, żeby z niego zsiąść. Jeżeli bez gazu, no to on nam po prostu będzie opadał na ziemię. No, a jak na pełnej epie polecimy, to nam zeskoczy nasza postać z tego opresora. I tutaj nic nie robimy, bo wystarczy tylko, że wylądujemy. Nasza postać ściągnie ten spadochron, od razu pokaże nam się ta torba, którą przed chwilą dostarczaliśmy do salonu. Czy żółta, czy niebieska, czy czerwona, czy tam są nawet moro jakieś. To tam nie ma znaczenia. Podnosi rękę, ściąga plecak, pokazuje się torba. No i teraz, żeby ją zapisać, trzeba znowu polecieć czymś do góry i wylądować w sklepie z maskami. Tu nie ma znaczenia, tak jak widać na minimapce, ja mam maski zielone, tam ląduję i działa. No trzeba po prostu tam dobrze wylądować, żeby zapisać tą torbę. Odjebali z tymi opresorami, nie da się teraz ich tak wzywać, a nie chciałem używać do tego właśnie buzarda, o którym mówiłem, że trochę lipny jest do tego glitcha.
No i znowu wsiadamy na opresora, wlatujemy wysoko, zeskakujemy z niego i celujemy w ten sklep z maskami. Tam najlepiej jest tak uderzyć tymi szelkami od spadochronu w ten daszek, żeby spaść pod sam ten kurwa stolik. Czy to z czapkami, czy z maskami, czy w tę kratkę tam jeszcze z czymś, koszulkami, nie wiem z czym ona tam jest. Czyli no, celujemy, no nie za daleko, żebyśmy nie musieli iść tą naszą postacią. No tu czy najlepiej jest, no idealnie se wylądować, że ten jak wstaje już możemy najlepiej to jeszcze lewym analogiem go pchać w stronę tego sklepu z maskami, sorry, i spamujemy tutaj jak wylądujemy od razu dipad w prawo. Ja uderzam w ten daszek, ten mi zawsze wywinie barana i od razu spamuję w prawo. Wczytało mnie i zapisuje strój jako własny. No najlepiej właśnie zapisywał ten, którym się to robiło. Wychodzę, przez interakcję zakładam strój i mam torbę. Mam torbę zapisaną, te są dobre, bo można zmieniać stroje, nie tak jak to było z tą czarną, co kiedyś była do zdobycia. A teraz pokażę jeszcze metodę, jak ją przenosić, tą torbę z jednego stroju na drugi, bo tamta już jak się wylądowało, nasza postać zmieniała, podnosiła prawą rękę, żeby zdjąć spadochron. Tamta metoda jest patchowana. Teraz tak. Też potrzebujemy spadochron. Obojętnie jaki. No ale najlepiej właśnie używać chyba tego Izraela. Zakładamy go na strój, na który będziemy przenosili torbę. Włączamy oczywiście, żeby był widoczny i strój zapisujemy jako własny. Tak, żeby był widoczny ten spadochron właśnie. Teraz tak, będziemy zakładali ten strój z torbą, który już mamy. Tu dwa razy zapisywałem niepotrzebnie. Dobra, zakładamy teraz strój z torbą. Teraz metoda jest o tyle zmieniona, że lecimy na plażę. Tu już trzeba lecieć nawet, powiem, bardzo wysoko, żeby zdążyć tam. Zeskoczyć, otworzyć spadochron przez menu interakcji, założyć ten strój, na który właśnie przed chwilą zapisywaliśmy z tym spadochronem, na który będziemy przenosić, zamknąć menu interakcji, no i wylądować w tym sklepie z maskami i to samo jak tam wylądujemy, spamujemy w prawo, żeby nas wczytało i zapisujemy ten strój, tak jak tu było widać. No. Zeskoczyłem, otworzyłem spadochron, założyłem ten strój numer 8, na który zakładałem ten plecak Izraela i teraz zamykam interakcję i ląduję znowu w sklepie z maskami. No najlepiej mówię, no uderzyj w ten daszek, ten się tam wywali, jak się podnosi, już kierujemy lewy analog do przodu, żeby szedł i spamujemy w prawo, żeby nas wczytało. Czytało, mogę strój zapisać jako własny. Wychodzę, zakładam go i mam torbę przeniesioną na ten strój.